Hejka, witam was, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj pokażę wam mój garaż z klasy A oraz klasy S. Wchodzimy do mojego garażu. Jesteśmy w moim garażu, ale wchodzimy do miejsca, gdzie możemy sobie wybierać samochody. Pierwszym wozem jest Lamborghini Miura Concept, w którym nie podoba mi się trochę prowadzenie, jest takie dziwne. Bardzo nie lubię takiego prowadzenia. Samochód raczej taki średni, jeśli chodzi o osiągi. Ma średnie nitro. No i raczej nie odznacza się niczym szczególnym. Ciężko nim wygrać w klasie A. Ale z wyglądu naprawdę wygląda fajnie. Podoba mi się. Corvette Z06 to jest sentyment dla mnie. Kupiłem ten samochód ostatnio na rotacji. Nawet nie wsadzałem do niego części tuningowych. Po prostu chciałem mieć ten model w moim garażu, dlatego że ma tutaj swoje zasłużone miejsce. Kiedyś go sprzedałem, bo po prostu chciałem mieć miejsce w garażu na jakiś super samochód. No ale później został wycofany za kasę z gry. Teraz już jest. I zakupiłem go sobie, a osiągami nie jest najlepsza ta korwetka. Porsche GT2. No i tutaj kupiłem takiego Coxa za IGC. Też bardzo fajny samochód. Wcześniej nie podobały mi się te światła z tyłu, ale powiem wam, że w miarę jak zacząłem nim jeździć, wszystko mi się zaczęło nie podobać. Dodge Challenger Concept. Ten samochód też nie ma jakichś specjalnych osiągów, ale dla mnie przede wszystkim liczy się wygląd. To, że mogę sobie tym samochodem wyjechać i każdego zaskoczyć tym, że ktoś w ogóle jeździ takim samochodem. Ale jedynym atutem tego wozu jest to, że ma naprawdę bardzo dobrą przyczepność i prędkość wyjściową z zakrętów. Niestety słabe przyspieszenie. Szkoda. Sesto Elemento, wymaksowane w klasie A, naprawdę daje rady. Tylko trzeba dobrze pojechać, niestety. Czasami się to nie udaje. Ja polecam ten samochód na długie trasy. Kurde, to nie mają być to polecenia. Wy chcecie się dowiedzieć, dlaczego ja mam takie, a nie inne samochody w garażu. Otóż Sesto Elemento jest unikalnym wozem, a ja unikalne wozy lubię zbierać w moim garażu. Dlatego chciałem, by właśnie te Lamborghini było. I powiem wam, jest całkiem fajny. Moim zdaniem jest to ulepszona wersja Lamborghini Gallardo Valentino Balboni. Z tym, że mamy tutaj napęd na 4 koła i lepszy skręt, lepsze prowadzenie, lepszą przyczepność i lepsze przyspieszenie. Także moim zdaniem jest to taki koksik. Nawet bardzo, bardzo fajnie się nim jeździ i bardzo lubi nim jeździć. Chociaż kiedyś strasznie mi się nie podobało ze względu na ten tył. Widać tutaj jakieś koła i tak dalej. No ale z biegiem czasu jakoś zmieniłem podejście. BMW M6 Coupé. No, ten samochód raczej nie jest moim... Może powiem tak, jest to samochód do odstrzału, jeśli będę potrzebował miejsca w garażu. Dlatego, że nie podoba mi się z wyglądu i właściwie w niczym mi się nie podoba. Jaguar XKR. Samochód kupiłem sobie w momencie, kiedy dostał mocnego kopa po odejściu Marka Develisa z zespołu pracującego nad właśnie Need for Speed World, i on został strasznie ulepszony, ma dużo lepsze przyspieszenie, jest prawie porównywalny z Nismo, także ma słabe nitro, ale właśnie ze względu na osiągi je kupiłem. Z przodu mi się trochę nie podoba, ale powiem wam, że ostatnio widziałem je w rzeczywistości. Ten samochód naprawdę zupełnie inaczej wygląda na żywo niż w grze. Podobnie, ale inne wrażenie robi, o to chodzi. Ale ogólnie fajny samochód i ja go bardzo lubię nim jeździć. Renault Megane RS, no to jest taki koksik, jeśli chodzi o prowadzenie. Jeśli naprawdę bardzo czysto jedziemy, możemy coś zawojować, ale ogólnie jest bardzo ciężko. Ale z wyglądu jest nawet fajne autko. Dosyć popularne na naszych polskich drogach nawet. Nissan GT-R Spacefire 35, wersja dragowa.
Samochód, który osiąga 390 km na godzinę na dragu, ma części Grumlena tylko i wyłącznie. Niestety na dragi się totalnie nie nadaje. Wygracie z nim każdym samochodem niedragowym, dlatego że ma słabe nitro. Trudno się mówi. Takie są realia Need for Speed'a. Ale ja ten samochód po prostu mam. Nie podoba mi się ten body kit, ale nie chcę go usuwać. Zresztą nie da się go usunąć chyba nawet. No po prostu go sobie mam. A zresztą da się go usunąć, bo już widziałem, że ktoś tam usuwał, ale chyba spoilera nie da się usunąć z tyłu tego takiego dragowego, więc jego zostawiłem. Ale mam już innego R35 i no, tego szkoda sprzedać. Po prostu jest sobie i tyle. Porsche 997, no samochód, który tak średnio mi się podoba, z tyłu mi się podoba. O, kupiłem go ze względu na to, że jest koksem. Bardzo dobrze przyspiesza powyżej 200 km na godzinę. Jest to jeden z najlepszych samochodów w klasie A Nissan Nismo. No, ten samochód już mi się bardziej podoba. Lubię go ze względu na osiągi też, ale lubię go ze względu na wygląd. Jest to jedna z lepszych przeróbek Nismo, jakie możemy po prostu mieć. Moim zdaniem bardzo fajny samochód. Również ta zwykła wersja R34 jest bardzo fajnym samochodem, czyli Skyline. No i tutaj mamy Lamborghini Roadster. Również bardzo fajny samochód. Lubię nim jeździć tak samo jak zwykłym Lamborghini, czyli coupé. No cóż, po prostu fajny wóz. Kiedyś bardzo się nim jarałem, dlatego że miał takie niestandardowy tył tutaj, te wloty powietrza, fajnie to wyglądało, a teraz nikt się tym jakoś nie jara, po prostu jest to jeden z lepszych samochodów w klasie A i tyle. Nikt się nie jara jakoś specjalnie wyglądem, ale jak to auto weszło do Worda, ja się naprawdę nim jarałem, bardzo chciałem je mieć, a teraz jest za IGC. BMW M1. No i tutaj mam samochód ciekawy, jedno z nielicznych BMW, które mi się podoba w ogóle. Ta BMW mi się podoba, bo jest fajna, zgrabna, mała, szybka w Need for Speedzie. No i tyle właściwie, mocny nitro ma jak każda BMW praktycznie. I tutaj mamy Astona Martina DBS-a, bardzo lubię ten samochód z wyglądu, bardzo fajnie się nim jeździ, osiągi nie są jakieś najlepsze, ale bardzo go lubię. Lotus Europa S. Ja mam ten samochód wykokszony naprawdę niezłymi skillami, ale i tak nie jest to koksu. Po prostu mam ten samochód, bo lubię go z wyglądu. Tak jak większość samochodów w moim garażu. Te, które mi się nie podobają, po prostu wylatują. A to jest samochód flagowy nowej gry The Crew, czyli Chevrolet Camaro, tylko że w The Crew jest Camaro chyba SS. A tutaj mamy Camaro ZL1. W zasadzie nie wiem, czym się te wersje od siebie różnią. Być może nieco karoserią, nadwoziem. Może też osiągałem, nie jestem pewny. Możecie mnie tutaj poprawić. Ale wydaje mi się, że Camaro SS nie ma takiego tutaj wlotu powietrza na masce. Nie wiem. W każdym razie lubię ten samochód z wyglądu. Naprawdę fajnie wygląda. Lotus Evora. Cóż, tego samochodu nie lubię ze względu na prowadzenie, nie lubię ze względu na osiągi. Średnio podoba mi się z wyglądu. Jest tak samo jak Nissan R35 wersja dragowa. Szkoda go sprzedać. Mercedes-Benz SLR. McLaren, bardzo lubię ten samochód. Bardzo fajnie przyspiesza, bardzo fajny jest. I w ogóle bardzo fajnie, że go mam w garażu. Fajnie, że kiedyś był za IGC, mogłem go sobie kupić, teraz sobie tu stoi i on może być tylko i wyłącznie w klasie A. Nie da się go ani zdegradować do B, ani podwyższyć do S, dlatego że mu bardzo spada prowadzenie, gdy włożymy jakąkolwiek część. I już mówiłem o coupé, lubię ten samochód, pomalowałem go sobie właśnie tak jak jest wersja Roadster. Częściej właśnie jeżdżę tą wersją zadaszoną. Dlatego, że jakoś bardziej lubię wersje zadaszone w Wordzie. Nie wiem, tak jakoś.
Czasami jeszcze bez dachu, jak idzie coś ubzdura. Plymouth Hemikuda. Szkoda, że taki znerwiony jest w Wordzie. Naprawdę mógłby być to fajny koksu, fajny bodykit ma i tak dalej. A ja sobie zrobiłem go na takiego lowridera bardziej, bo nie ma praktycznie przyspieszenia. Ale z wyglądu jest to naprawdę fajny wóz. Audi R8 Coupe 5.2 FSI Quattro. Również bardzo fajny samochód. Trochę tył mi się nie podoba, te takie nadwozie coupe tutaj. Musiałem uzupełnić to jakiś spoiler, bo nie wiem, jakoś mi się to w R8-kach nie podoba. Nie wiem czemu tak. A za to przód jest koksiarski. Corvette ZL1, no to chyba wiadomo, jest to jeden z moich ulubionych samochodów, nie mogło go zabraknąć w moim garażu i oczywiście ją mam. Nie jest to najsłabszy samochód w klasie A, w sumie jest nawet całkiem niezły, ale nie najlepszy. O. BMW M1, też dosyć unikalny samochód, możecie go czasami spotkać na klasówkach klasy A. Co o nim mogę powiedzieć? Bardzo fajne prowadzenie, z wyglądu podoba mi się, lubię takie klimaty właśnie. Coś a la lata 70. Tylko ten spoiler mnie nieco irytuje. Wiem, że można go usunąć, no ale szkoda boostów. W zasadzie mam nawet 300 boostów. Dobra, usuńmy go. Usuńmy ten spoiler, bo mnie naprawdę denerwuje. Pyk, pyk, myk, myk, spoilery. O, 300, myślałem, że 350. Okej. No, teraz wygląda trochę lepiej. A jak ze spoilerem takim, o, będzie wyglądało. 6 boostów mi zostało. Komu kupić samochód? Pyk, myk, myk. Dobra, niech będzie taki. No, teraz wygląda trochę lepiej. Dobra, jedziemy dalej z koksem. Klasa A, pyk, pyk, skończyliśmy na BMW, 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 o, jeszcze tyle do przejechania. ZL1 wersja elitarna, kurczę, to jest właśnie ciekawe, bo teraz te wersje elitarne ZL1 dostają tą dragową, tego dragowego skilla, wiecie którego, nie? Na zmniejszenie oporu aerodynamicznego podczas wyścigów dragów. A ja tego nie mam, ja nie wiem co się stało, powinienem to mieć, ludzie, co ja mam jeszcze jedną ZL1 kupić? A, i tak jest to słaby samochód na dragi. Tutaj mamy Bentleya Continentala, bardzo fajne prowadzenie, fajny ogólnie samochód i nawet dosyć dobry. Szkoda tylko, że tak łatwo go zrobić do klasy S, bo w klasie A może by nawet wymiatał, gdyby był trochę niżej w statystykach. Ford GT to wiadomo, jeden z moich ulubionych samochodów. Bardzo lubię go z wyglądu, w Wordzie jednak jest słaby. Nissan Spec VR35 to jest ta wersja właśnie, którą lubię, którą sobie przerobiłem i która z wyglądu bardzo mi się podoba razem z tym bodykitem. Takie szersze nadkola tutaj mamy i parę takich innych pierdółek. Fajnie to wszystko wygląda. Lamborghini Miura, koks jeśli chodzi o prowadzenie, szczególnie przyczepność. Bardzo lubię ten samochód z wyglądu, jest bardzo niziutki, mi by sięgał chyba do pasa. BMW M3 GTS, też jedna z nielicznych BMW, które mi się podobają. Nie podoba mi się w tym samochodzie prowadzenie, przyspieszenie może być. Ogólnie taki samochód rekreacyjny bardziej, ma niedzielne wypady. Ale ogólnie bardzo lubię ten samochód, jak się tylko pojawił w Wordzie, pomyślałem, o kurczę, fajna BMW, chcę ją mieć. Pagani Zonda F, tutaj mam koksa, bardzo często jeżdżę nim na klasówkach klasy A i lubię ten samochód. Nawet w TDU2 sobie go już kupiłem i nim jeżdżę, no ale o tym opowiem jeszcze kiedy indziej. Ford Mustang Boss 302. Też lubię ten samochód, chociaż irytują mnie te wydechy z tyłu, dlatego że płomień idzie tak, jak wiecie, włączacie nitro, płomień idzie tak do dołu. No ale to jest właśnie Boss. Ogólnie samochód jest niezły,
I nie podoba mi się właśnie też ten taki dziwny bosowski zakrzywiony tył tutaj. Nie wiem jak to nazwać. W każdym razie wygląda to dziwnie. No ale jest, jak jest, to jest. Ogólnie fajny samochód. Valentino Balboni. No to taki koksik na klasę A, przynajmniej dla mnie. Lubię nim jeździć, naprawdę fajny wóz, z wyglądu mi się podoba. Udało mi się nim wygrać konkurs NVD. Nie pamiętam już co wygrałem, ale coś tam wygrałem fajnego, chyba 8000 boostów. Czy coś w tym rodzaju? Nie pamiętam już. Ale naprawdę lubię tym samochodem jeździć, fajne prowadzenie. Corvette Z06, karbonowa. No to wiadomo, lubię tą Corvette, lubię ogólnie Corvette. Z takim właśnie nadwoziem ZL1 czy właśnie tą zwykłą Z06. I ta Corvette jest bardzo, bardzo fajna, jeśli chodzi o przyspieszenie. Niestety bardzo słabe prowadzenie. Znaczy, skręt nawet niezły, ale słabo trzyma się drogi. Przez to dużo tracimy prędkości na zakrętach. Niestety, a mógł być to taki dobry samochód. Aston Martin Vantage. Jest to samochód, który bardziej mi się podoba niż DBS i z tego samego względu co DBS mam go w swoim garażu. Po prostu bardzo lubię nim jeździć. Kiedyś był to samochód, który pojawił się na Spod The Devs. Teraz już tego nie ma. Może kiedyś będzie, nie wiem. Pojawił się ten samochód na Spod The Devs i to był pierwszy Aston Martin w Need for Speed World. Każdy się patrzy, wow, jaka fura, chcę ją mieć. Taki jest Aston Martin. Teraz jest za kasę z gry, możemy się cieszyć i kupować go dowoli. Lotus Exige Coupe Cup 260. No, to jest taki samochód. Myślałem, że będzie miał lepsze prowadzenie niż na przykład Lotus Exige, może Lotus Elise. Może nie tyle prowadzenie, co skręt, bo prowadzenie ma dobre, ale jak na Lotusa to jednak trochę słabe, bo okazuje się, że Meganka czy Lamborghini Miura mają lepsze teraz prowadzenie niż Exige, ale Exige zaskakuje na plus pod względem przyspieszenia oraz mocy nitra. Nie jest ono super mocne, ale jest wyczuwalnie lepsze niż w Miurze. Także Lotus Exige jest właśnie pod tym kątem lepszy. Koenigsegg ZX, samochód, który również chciałbym usunąć ze swojego garażu. No niestety, szkoda kasy. A może jeszcze kiedyś się przyda, nie wiem do czego, ale może. Koniec tematu. McLaren MP4, jeden z moich liderów w garażu. Uwielbiam ten samochód z wyglądu, uwielbiam po prostu. No ale cóż, jest słaby. Ma jedno z najmocniejszych nitr w Worldzie. Ale niestety bardzo słabe prowadzenie. Lexus LFA. LFA wersja Beast. Kupiłem ją jakiś czas temu za boosty i bardzo mi się ten Lexus spodobał do czasu, aż wszedł za kasę z gry i zaczęli nim jeździć cheaterzy. Ale ogólnie bardzo fajny samochód, bardzo fajne prowadzenie ma i przyspieszenie. Ford Mustang RTRX również był kiedyś na Spod The Devs. Bardzo ciekawe prowadzenie ma, bardzo takie agresywne, może tak. Jak widzicie, nie mamy tutaj z boku szyb. Mamy taki unikalny wygląd. Fajny samochód w sumie. Kiedyś mi się nie podobał, ale teraz mi się podoba. Ford Mustang Boss 302 2012, hejka, wersja hejka, wersja, o właśnie, dziewczynka. Lubię ten samochód ze względu na przyspieszenie i prowadzenie. Jest to wersja policyjna z takimi światełkami tutaj. Ich teraz nie widać, bo w garażu ich nie mogę włączyć. Ale bardzo lubię tego bossa i czasami nim nawet jeszcze jeżdżę. Pamiętam, jak wymiatał kiedyś w klasie S. Możecie zobaczyć sobie moje naprawdę stare filmiki, jak wymiatałem tym bossem, jak on naprawdę koksił. 300... O kurde, on wyciągał z 380? Nie, chyba mniej trochę. Nie wiem, ale wyciągał takie prędkości na
Heli Tech Heist na tym tunelu, że to jest szok. Lubiałem ten samochód wtedy, jak były Star System Skill. Teraz mamy Lamborghini Reventona, wóz, który też bardzo lubię z wyglądu. Jest to ulepszone Murcielago. Fajny wozik, pomalowałem go sobie na kolor złoty. Lubię go naprawdę, fajny na dragi. Kenizek Agera, no to wiadomo, że jeden z najlepszych samochodów w grze. Teraz jest właśnie rotacja tras Campus Interchange, gdzie ten samochód spisuje się naprawdę bardzo dobrze ze względu na przyspieszenie. Może konkurować nawet z F1, ale musicie się nieźle postarać. To nie jest tak, że wbijacie na trasę i wygrywacie. O nie, nie, nie. Bardzo fajny samochód, bardzo go lubię z wyglądu. Wszystko jest w nim piękne. Pagani Zonda Cinque z wyglądu niespecjalnie mi się podoba ze względu na ten wysunięty do przodu komin. Ale poza tym lubię Zondę, bo to Zonda. Szkoda, że gdyby nie ten komin, to naprawdę byłoby super. No ale niestety, no ale niestety. Osiągi super, osiągi są świetne, nitro jest no rakietowe. Sterowanie, prowadzenie idealne pode mnie. Po prostu świetny samochód. I chyba jedyny, który może konkurować z McLarenem F1. Marussia B2. Jest to kolejny samochód, który może konkurować z McLarenem F1. Spokojnie. Chodzi mi tylko i wyłącznie o prowadzenie, po wszystkie inne rzeczy. Oczywiście McLaren przoduje, ale mi chodzi o prowadzenie. Prowadzenie tego samochodu jest po prostu niesamowite. Bardzo fajnie się prowadzi. Bardzo lubię przede wszystkim ten samochód z wyglądu. Nie chodzi nawet o osiągi, z wyglądu. Można nim wygrać na klasie S, ale wygląd dla mnie no jest po prostu niesamowity. Coś w tym samochodzie jest takiego, co sprawia, że mi się jeży skóra na plecach. Caterham R500 Superlight. No to taki mój smaczek w garażu. Raczej ciekawostka niż samochód do wygrywania, ale jest to unikat, chciałem go mieć w swoim garażu. I fajnie, że jesteś tutaj, w Caterhamie. Lamborghini Murcielago Super Veloce. Też bardzo lubię ten samochód, ze względu na jego kształty. Też takie ulepszone Murcielago. Fajnie wygląda, niedawno podniosłem je do klasy S. I spisuje się w niej słabo, ale to dlatego, że mam w nim jeszcze słabe części. Jeszcze. Ale zobaczymy, co z tym zrobię. Porsche GT3 RS4.0. Lubię ten samochód z wyglądu. Paradoksalnie. Po prostu lubię z tyłu światła. Lubię też Carrera S, jeśli chodzi o wygląd Porsche'awek. Z tyłu ma takie światła podobne do Astona Martina. Ej, ta Porsche'awka ma karbonową maskę. Wow. A no tak, bo jest to wersja Megablocks. McLaren F1, samochód, który nie podoba mi się z wyglądu, którego już zakupu żałuję, który jest najlepszy w grze i popsuł mi po prostu całą zabawę, dlatego że łatwo mi jest teraz wygrywać, jak nim jadę. Po prostu jadę nim bez power-upów, a i tak inni nie mają szans, bo na zakrętach ten samochód jest po prostu za dobry. Po prostu go przesadzili z nim i tyle, tak jak z Toyotą MR2. Żałuję tych 80 zł, które wydałem, bo był samochód na promocji. W życiu bym tyle nie wydał, gdybym wiedział, że tak się zawiodę na tym aucie. Nie, wiedziałem, że ten samochód jest najlepszy, chciałem go przetestować. Byłem ciekawy, dlaczego on jest taki dobry i się przekonałem. No cóż. Lamborghini Aventador, ostatni samochód, który wam pokazuję w moim garażu. I wóz, który naprawdę bardzo lubię z wyglądu. Przede wszystkim wygląd w tym aucie jest niesamowity. Bardzo fajnie wygląda. W Wordzie nie jest to najlepszy samochód, ale liczy się wygląd. Chciałem go mieć już od samego początku, gdy tylko pojawił się w Wordzie, ale niestety kosztował dużo i poczekałem na promocję i się doczekałem. Lamborghini Aventador. Wybieram cię. No i cóż, to był mój cały garaż. Mam nadzieję, że podobał wam się mój garaż, moje samochody, moje malowania, czy cokolwiek. Chcieliście zobaczyć, jak to wygląda. Proszę bardzo. A tymczasem ja się z wami żegnam i zapraszam ponownie. Trzymajcie się, na razie. Hej!